Cześć, witam 27 sierpnia na pieprznikowym kanale o grzybach. Chwilę mnie na kanale nie było, ale wracam. Zapraszam dzisiaj na spacer w okolicach Wrocławia. Jestem ciekawa, czy coś w ciągu tygodnia się wydarzyło po tych naprawdę wspaniałych, niesamowitych, wyczekiwanych opadach deszczu. Mam nadzieję, że coś ruszyło. Też mam nadzieję, że niedługo uda mi się wybrać gdzieś poza Wrocław, sprawdzić sytuację. Dzisiaj zaczynamy filmik od okradków australijskich. Słuchajcie, jest ich tutaj całkiem sporo. Jak spotkałam tutaj te jaja okradków australijskich, to myślałam, że wreszcie pierwsze tegoroczne czarcie jaja, czyli młode sromotniki smrodliwe, ale nic z tego. Zaraz Wam pokażę jedno takie jajo przekrojone. Sprawa będzie jasna, że jest to jajo okradkowe. Jest ich tutaj naprawdę sporo, więc za chwilę się tutaj fajnie zaróżowi. Grzyby niejadalne, bardzo śmierdzące, ale młode nie mają tego zapachu i niektórzy jedzą tą młodą formę okradków australijskich. A tak wygląda właśnie przekrojony młody okradek australijski. No i niektórzy właśnie wyjadają, słuchajcie, ten środek. Ja nie próbowałam, w przeciwieństwie do jaja sromotnika smrodliwego, które na początku mi nie smakowało, ale potem jakoś się przyzwyczaiłam, polubiłam. A tego nie próbowałam. Ponoć jest słabsze w smaku. No i te młode właśnie pachną przyjemnie. Podobnie dosyć do czarcich jaj, a dojrzałe owocniki okropnie śmierdzą. A na tego grzyba trafiam dopiero pierwszy raz w tym roku, więc bardzo się cieszę. Jest to kubek prążkowany, grzyb niejadalny, ale moim zdaniem bardzo urodziwy. Rośnie właśnie na takich szczątkach drewna. W zeszłym roku dość często na niego trafiałam, zwłaszcza w okolicach buków. To na pewno nie jest bukowa gałązka, ale sami spójrzcie, jaki ładny grzybek. Kubek prążkowany, niejadalny. Czy mówię wystarczająco często, czy dany gatunek grzyba jest jadalny, czy nie? Bo ostatnio w komentarzach prosiliście, żebym jednak wałkowała cały czas temat jadalności lub niejadalności grzybów. Pamiętajmy, że ja oczywiście fascynuję się przeróżnymi gatunkami grzybów, wcale niekoniecznie jadalnymi. Staram się jak najbardziej dodawać na filmikach. Mi się wydaje, że często mówię o tym, czy gatunek grzyba jest jadalny, czy nie, ale być może mam takie wrażenie. Może ktoś ogląda tylko jeden odcinek, a ja na przykład na wielu odcinkach pokazuję dany gatunek grzyba. Wracając w każdym razie do naszego gatunku, który oglądamy, jest to kubek prążkowany. Takie maleństwo niejadalne, ale fotogeniczne. Ale to już chyba będą czarcie jaja. Zaraz jednego przekroimy, zjemy sobie na miejscu. Czarcie jaja, czyli młoda forma sromotnika smrodliwego, grzyb o wielu właściwościach zdrowotnych. Młody, jak najbardziej jadalny, zaraz obejrzymy. Jest tutaj kilka. No i trochę jestem, powiem Wam, zszokowana, bo w zeszłym roku na pierwsze czarcie jaja trafiłam bodajże 30 maja, czy jakoś tam pod koniec maja i w czasie każdego wyjścia do lasu właściwie trafiałam na jakieś czarcie jaja. W tym roku mamy, co tu mamy dzisiaj? Mamy 27 dzień sierpnia i to są moje pierwsze czarcie jaja. To jest po prostu granda. Bingo, mamy to. Są pierwsze tegoroczne czarcie jaja. Ten zielonawy taki po przekrojeniu to czarcie jajo, czyli młody sromotnik smrodliwy. Tutaj mamy okradka australijskiego, którego Wam wcześniej pokazywałam. Także jupi, jupi, jej. To, słuchajcie, może niektórzy się zdziwią, jest jak najbardziej jadalne. Tak jak mówiłam na początku filmiku, kiedyś podchodziłam do tego sceptycznie, natomiast jak się przekonałam, spróbowałam, to zawsze traktuję to jako taką fajną leśną przygodę. Wstrząchnę sobie takie jeden czy dwa środeczki. Ale planuję też zrobić nalewkę z czarcich jaj, bardzo, bardzo zdrowotną. Ale to oczywiście muszę nazbierać więcej, a tutaj jest może
Są może ze cztery na razie. Trafiłam właśnie na przepięknego i całkiem smacznego gołąbka zielonawego. Gołąbki, niektóre gołąbki są jadalne, inne są niejadalne. Można dokonywać w lesie próby smakowej, popróbować kawałeczek takiego gołąbka. Oczywiście trzeba mieć pewność, że to jest gołąbek. Ale jest to i tak duże ułatwienie, bo jest bardzo, bardzo dużo gatunków gołąbków i nawet w obrębie jednego gatunku owocniki potrafią się bardzo różnić, więc ta próba smakowa tutaj akurat jest fajną sprawą. Wezmę tego gołąbka w całości. Jak trafimy na muchomora zielonawego, śmiertelnie trującego, który czasem podobno jest mylony z tym gołąbkiem, którego Wam właśnie pokazuję, zielonawym, to sobie zrobimy porównanie. A ja oczywiście się cieszę ze znalezienia, bo jest to smaczny grzyb jadalny, gołąbek zielonawy. Z takich różnych grzybowych kulek to oczywiście można spotkać w lesie też purchawki, ale to od razu, słuchajcie, może na pierwszy rzut oka można się pomylić, ale wystarczy dotknąć. W przypadku czarcich jaj czy okradków te jaja są takie sprężyste po przekrojeniu, galaretowate. Tutaj po prostu są, widać od razu, że są to purchawki. Purchawki też można jeść pod warunkiem, że są młode i białe w środku, ale ja chyba nie przepadam za purchawkami, tak szczerze mówiąc. Ale żeby nie było, że zbieram tylko jakieś dziwne wynalazki, jakieś czarcie, jaja, okradki, gołąbki czy muchomory, chociaż muchomora jeszcze dzisiaj nie zbierałam, a mam nadzieję, że zbiorę, to mam tutaj dla uspokojenia nerwów normalnego grzyba, normalnego w cudzysłowie, czyli pieprznika jadalnego, potocznie zwanego kurką. No niestety nie jest to taki las jakiś super bogaty w kureczki, ale czasem udaje się na nie tutaj trafić. Może też mi się uda dzisiaj trafić na podgrzybki, mam nadzieję, i siedzunie. No i dzisiaj jest zdecydowanie dzień okradkowy. Jak widzicie, trafia się mnóstwo tych okradków. W większości Wam nawet nie pokazuję. Tutaj mamy dwa koło siebie. Jeden w formie jaja, a drugi już rozwinięty z ramionami. Także takie buty dzisiaj okradkowe. Wreszcie mi się trafił ozorek dębowy, który jest tak umiejscowiony, że widać, że jest to grzyb zbudowany z kapelusza i z trzonu. Z reguły Wam tylko jakoś pokazywałam te kapelusze. A tu proszę bardzo, jaki fajny owocnik. Grzyb jadalny, ale pod ochroną. Trafił się też pierwszy siedzuń sosnowy, młodziutki, świeżutki. Bardzo się cieszę. Stęskniłam się za siedzuniami. Tamte już pożarłam z zeszłego tygodnia. Też bardzo, bardzo zdrowe grzyby. A tu jakie się trafiło kombo. Patrzcie, jest kolejny siedzuń sosnowy, ale w towarzystwie maślanki wiązkowej, więc siedzunia jak najbardziej bierzemy. Maślankę omijamy, bo maślanka ta po lewej, grzyb trujący. Siedzuń jak najbardziej pyszny, jadalny grzyb. Dzisiaj znalazłam dwa małe siedzunie, które oczywiście ogromnie mnie cieszą, ale przed chwilą trafiłam, słuchajcie, na coś takiego. Naprawdę przeogromnego, ale mega, mega świeżutkiego jeszcze siedzunia, więc tym razem na pewno będę robić jakieś, czy to przetwory, czy ususzę, czy może te flaczki wreszcie spróbuję zrobić. Swoją drogą bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie wskazówki, wszystkie przepisy, które podaliście mi w komentarzach pod ostatnim filmikiem. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Dzięki. Zobaczcie jeszcze dla porównania sobie rozmiar tych siedzuniów, jak się różnią. Te małe od tego wielgachnego, ale fajne. Serio, patrzcie, jaki to bydlak. Po prostu ten siedzuń zajął prawie cały koszyk. Chyba największy siedzuń, jakiego do tej pory widziałam, ale równocześnie naprawdę młody i świeży. Więc bardzo, bardzo fajne znalezisko. Oczywiście jadalny grzyb.
Jeden z moich ulubionych, jak chodzi o smak. No i co? Grzybobranie zrobione po tym jednym zbiorze. Nie wiem, zobaczymy, może trafię dzisiaj jeszcze na podgrzybki, gdzie ja je dam. Ale oby więcej takich problemów. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. A teraz mam, słuchajcie, super niespodziankę, bo już myślałam, że wyjście praktycznie jest wypisz, wymaluj takie samo jak wyjście sprzed tygodnia, ale nie, słuchajcie, już Wam pokazuję naprawdę fajne znalezisko. A moim wspaniałym, niespodziankowym znaleziskiem jest przepiękny, młodziutki borowik usiatkowany. Wspaniały, smaczny, jadalny grzyb. I dobrze, że tutaj trochę się porozglądałam, bo jest jeszcze jeden. Ten to wygląda w ogóle jak szlachetny, ale są to borowiki usiatkowane. Na moim kanale jest filmik o borowikach usiatkowanych i porównujący borowiki usiatkowane ze szlachetnymi, ale teraz tutaj na szybko, tylko jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że na trzonie ma właśnie siateczkę. Też ma trochę inny kolor kapelusza i taką bardziej zamszową skórkę kapelusza według mnie, a nie taką tłustawą, śliską jak borowiki szlachetne. Wiadomo, podobne grzyby, ale jednak spokojnie da się rozróżnić. Ostatnio wysyłałam zdjęcia swojego koszyka grzybowego koledze i odpisał mi, że koszyk już bardzo, bardzo jesienny, a teraz to dopiero się poczułam w jesiennym wajbie, bo słuchajcie, mam tutaj lejkówki zielonawe, grzyby, które pachną bardzo intensywnie anyżem i kojarzą mi się po prostu z październikiem, listopadem, na takich ostatnich niedobitkowych wyjazdach na grzyby, na takich, na których są późne podgrzybki i właśnie gąsówki fioletowawe i te lejkówki. Także proszę bardzo, 27 sierpnia już są grzyby późnego lata i jesieni, ale mi się kojarzą jak najbardziej z późną jesienią. Lejkówka zielonawa to grzyb jadalny. Może niektórzy się zdziwią teraz. Od spodu ma blaszki. Ale naprawdę pachnie mega, mega, mega intensywnie anyżem, więc jeżeli jesteście fanami anyżu, to oczywiście jest to jakaś opcja. Ale myślę, że dla przeciętnego grzybiarza jedna, dwie sztuki dla urozmaicenia zbiorów to będzie pewnie maks. Lejkówka zielonawa. Nie ma jeszcze mowy absolutnie o żadnym wysypie. Czekamy na efekty opadów sprzed tygodnia. Naprawdę solidnych, fajnych opadów. Ale i tak, jak widzicie, jest przyjemnie kolorowo. Zaskoczeniem są oczywiście borowiki usiadkowane. Wiadomo, jak to ja musiałam sobie troszeczkę kolorowanek poukładać. Siedzunie wypełniły koszyk. Lejkówki też mnie zaskoczyły. Gołąbków jest multum. Jak ktoś lubi, to mógłby nazbierać koszyk bez problemu. Ja brałam tylko co niektóre. Dzięki za wspólny spacer. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do komentowania filmiku, do dawania łapek w górę. Oczywiście do subskrybowania kanału i uruchomiłam opcję wspierania kanału, także będzie mi miło, jak rozważycie też tą opcję. Szczegóły w osobnym filmiku i po naciśnięciu przycisku wesprzyj. Cześć, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.